póki co jestem chyba na takim etapie rozwoju zawodowego, że lubię próbować wszystkiego i bardzo się cieszę, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli ktoś daje szansę i nie pomija jakby taki reżyser jak Wiesław Saniewski w swoim projekcie. Zaprosił mnie do tego projektu i mimo, że jest to niewielka rola, bardzo się cieszyłam na to spotkanie z twórcą filmów, które podziwiam, szanuję i które są też nagradzane i są o czymś przede wszystkim, więc bardzo się cieszę, że było mi dane uczestniczyć w tej historii. Warto żyć po swojemu i szukać swojej indywidualnej drogi życia, że warto pozytywnie patrzeć na życie. Bohaterowie są pozytywni, ciepli, wewnętrznie piękni, czego brak mi właściwie w polskim kinie, w polskiej rzeczywistości. Ja tęsknię za ludźmi wokół mnie, żeby byli inni. No przecież bez nagromadzenia tej złej energii w politykach, w mediach również jest przerażające. Ten film powstał z tęsknoty za ludźmi pięknymi, za pozytywnymi wartościami, takimi jak przyjaźń, miłość, bezinteresowność, a nawet wyświechtane słowo solidarność, ale solidarność nie taka plakatowa właśnie, tylko solidarność polegająca na współodczuwaniu, na dawaniu innym, na dzieleniu się z innymi. Nigdy nie grałem wcześniej na fortepianie, ale do tego filmu trochę się nauczyłem. Miałem 8 miesięcy, no i ostro ćwiczyłem. No oczywiście wiedziałem, że nigdy nie będę grał jak Oliver ma grać, ale mogłem ćwiczyć jak on ćwiczy, żeby mieć tą relację, żeby mieć tą przyjaźń z tym, no nawet nie chcę powiedzieć instrumentem, bo dla niego to nie jest tylko instrument, dla niego to jest w ogóle kolega, koleżanka, kochanka, to jest jego wszystko, to jest jego życie. No i dla mnie to było ważne, żeby to mieć w głowie, żeby, no i nawet teraz mogłem zagrać prawie 30 takty Chopina, nawet w filmie trochę gram.